Cześć, witajcie w materiale z gry Chernobylite. Tytuł ten w końcu opuścił Early Access, to jest polska gra, jeżeli jeszcze nie wiecie, ale pewnie słyszeliście o tej produkcji, studia Farm 51. I to jest gra z ciekawą dosyć historią, bo ona zaczynała w ogóle, z tego co kojarzę, jako projekt VR-owy. To w ogóle nie miała być, że tak powiem, w cudzysłowie normalna produkcja, tylko doświadczenie VR Experience ze zwiedzaniem okolic Prypeci i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co otrzymaliśmy teraz, i też ja zaznaczę, że nie grałem w żadną edycję, w żadną wersję, wczesnej wersji, więc to jest dla mnie pierwsze doświadczenie już z finalną grą. I szczerze mówiąc, specjalnie nie dowiadywałem się zbytnio niczego na temat tej gry, właśnie jeżeli chodzi o cały ten czas, który spędziła w Early Accessie. I okazuje się, że to jest naprawdę coś ciekawego. Ponieważ mamy tu grę stricte taką dla pojedynczego gracza. Nie jest to na pewno, bo niektórzy mogą tak pomyśleć, że o, klon Stalkera czy coś w tym stylu, bo gracze łatwo dochodzą do takich dziwnych konkluzji, tylko patrząc na screeny na przykład, czy na trailer. Mamy tu taką postać, ona wygląda jak do Stalkera, nie? Przewinimy ten dialog, nie będę wam spoilować na wszelki wypadek. I ogólnie gra zaczyna się bardzo liniowo i z dużym naciskiem na fabułę, to znaczy widzimy taką dosyć surrealistyczną scenę, kiedy nasz bohater przyjeżdża w ogóle w te okolice tutaj i szybko się dowiadujemy, że coś się stało nie tak z jego żoną i jakby zwiedzamy takie bardzo właśnie dziwaczne lokacje gdzieś w lesie w okolicach Czernobyla i widzimy pełno anomalii dziwacznych i wyróżnia się ta gra pod tym względem właśnie takich dziwnostek i fantastycznych elementów na tle właśnie na przykład Stalkera czy Metro. Ale później, kiedy już ten prolog się kończy i pierwsza taka misja fabularna, trafiamy właśnie do naszej bazy. I to może od razu wam pokażę tak pokrótce. Jest nasza baza, schronik i wystarczy, że wciśniemy sobie B i otwieramy menu nawet ulepszeń, craftingu i tak dalej, i tak dalej. I możemy sobie wybierać różne przedmioty, które budujemy. I proszę bardzo, mogę na przykład tutaj ustawić narzędzia blacharskie do wytwarzania albo jakieś inne przedmioty i to sobie ustawiamy gdzie chcemy i no jak widzicie jest tutaj sporo miejsca na te wszystkie przedmioty. Mam nawet łóżeczko dla mojego tutaj towarzysza Oliwiera, na razie mam jednego tylko, ale z biegiem czasu rekrutujemy kolejnych żołnierzy, którzy będą nam pomagać, no bo to jest główny element tej gry, że mamy kilka misji do wyboru i przypisujemy konkretne postacie, żeby wykonywały konkretne misje. Jedną z tych postaci i misji będziemy my, nasza postać, Igor. I idziemy normalnie zaraz wam zresztą pokażę, ale na przykład, co możemy dać tutaj Oliwierowi? Każdą misję możemy sobie przejrzeć i zobaczyć, co jest do zdobycia, na przykład jaki jest cel. Tutaj widzimy, że ta misja jest główną misją, więc sami na nią pewnie pójdziemy. No właśnie, więc tu chyba na tej misji zrekrutujemy sobie nowego kolesia do teamu, więc ja się wybiorę na to zadanie, a Oliwiera wyślemy, powiedzmy, no. Mamy też, widzicie, procenciki. Możemy pokazać mu po prostu zostać w bazie odpoczywać, 100% na powodzenie. Natomiast, no nie wiem, wyślemy go może, żeby nie było nic zbyt trudnego. Wyślemy go może po prostu, może znajdzie jakieś zasoby. Niech sobie pozwiedza tamte okolice, no i tyle. Jakbym miał więcej postaci, to bym przydzielił więcej. I po prostu zaczynamy. No i jesteśmy. Jest taki sprytny zabieg w ogóle, że my mamy takie narzędzie dosyć tajemnicze, które pozwala nam po prostu teleportować się z miejsca do miejsca, więc tak tu trafiamy. Też jak kończymy misję, to po prostu włączamy portal i wracamy do bazy. Tym sposobem twórcy nie musieli robić wielkiego, otwartego świata, po którym musimy naprawdę z buta chodzić wszędzie. Co jakby nigdy nie przeszkadza mi za bardzo, nie jest to problemem. Na szczęście mam już więcej amunicji. Problemem jest trochę broń, bo nie możemy podnosić broni wrogów na przykład, bo jest takie uzasadnienie fabularne, że to w ogóle są jakieś biometryczne zabezpieczenie i po prostu nie możemy używać broni, która nie jest nasza. To jest troszkę dziwne może, ale z drugiej strony rozumiem. Zachęcają nas w ten sposób twórcy do craftingu i tak dalej, i tak dalej. Tym razem jesteśmy na troszkę większym obszarze niż w pierwszej misji, w której byłem, więc mamy tutaj, widzę, punkty zainteresowania, które można sobie pozwiedzać, a tu mamy główny cel, więc sobie tak pójdziemy naokoło też, żeby tutaj za bardzo nie zwracać. Czy ja nie mogę przejść przez płotek? Nie ma wspinania się niestety. Przypominają się czasy Wiedźmina.
pierwszego, czy tam drugiego nawet, ale dobra. Ostrożnie, spokojnie, mamy też skanerek. Skanerek bardzo przydatny, ponieważ on podświetla, o, widzicie, zasoby, jakieś punkty zainteresowania. Tam nic nie ma, więc od razu pójdę do tego domku. Zobaczymy, czy coś ciekawego tam na mnie czeka. I to jest właśnie, że tak powiem, podstawa rozgrywki, czyli eksploracja. Oho. O nie, czyżby jakiś mutancik? Zaraz zobaczymy. Zbieranie przedmiotów jest bardzo ważne, oczywiście, bo jak widzieliście, ten crafting w bazie jest całkiem rozbudowany. No i jak nam czegoś braknie, to zawsze szkoda. Latarka też jest bardzo przydatna, oczywiście. Bateria się wyczerpuje, ale wolno. Więc nie ma z tym większych problemów. Ja chciałbym tu trafić na jakiegoś naprawdę teraz mutancika. Ach, nie mam wytrychów. No cóż, trudno. Może znajdziemy jakieś jeszcze później. To... Słyszałem teraz zamykane drzwi. To jest też fajny aspekt tej gry, że ona jest tak troszkę horrorowa. Mam wrażenie, że czasem pewne wizualne i dźwiękowe rzeczy dzieją się tu specjalnie po to, żeby tak troszkę nas nastraszyć. I to jest fajne. Albo jakieś kroki słyszymy, których może niekoniecznie... O, siema. No właśnie, o tym mówię. Takie widoczki dosyć niepokojące często są. Czy tu jest piętro górne, czy tu jest wejście? Zaraz się przekonamy. Bo jeżeli nie ma wejścia na piętro... O, żeż ty. Spadłem do piwnicy, cudownie. Fuh, dobra. Uwolnimy jeszcze jeden skan, chociaż podejrzewam, że to pod ziemią też zeskanowało. Nie chcę używać cały czas latarki, bo to może być problem, jeżeli ktoś tu jest. No nic, mam nadzieję, że wyjście z tej piwnicy przynajmniej znajdziemy, ale żadnych zasobów ciekawych tu nie ma, niestety, z tego co widzę. Możliwe, że te kroki dochodziły z piwnicy, no nic, zaraz się przekonamy. Siema potworku. Zniknął oczywiście, cudownie. Nie wiemy, gdzie się podział cień. Chyba za mną. Albo na piętrze się pojawił. Cholera go wie. Nie chcę tu przebywać zbyt długo. Fajnie byłoby znaleźć, wiecie co, schody. Ale podejrzewam, że twórcy nie dadzą mi tak łatwo uciec. Dobra, nie chcę z nim walczyć, bo to jest poważna sprawa już, taki cień. Na szczęście teleportuje się nie do mnie, jakby nie chciał ze mną walczyć. Co mnie cieszy, oczywiście. No matko, to jest takie całkiem realistyczne, jeżeli chodzi o używanie latarki, bo ona nie rozświetla nam... O Boże. Dosłownie, wiecie, wszystkiego dookoła. Jest wyjście, dobra. Udało się. Jeszcze latarka mi się chyba skończyła. No matko. No mówiłem, że się nie wyczerpuje szybko. Ale jednak. Ale chyba trafiliśmy na troszkę wyższy poziom. Teraz tylko po ciemku, byle nie spaść i... No dobra, trochę amunicji zużyłem, ale mogłem go jednak zabić. Nie był taki straszny, a teraz... Pozwólcie, że znajdę wyjście z tej sytuacji. O, chyba znalazłem. Nawet nie trzeba było długo szukać. No, na szczęście. O matko, ale to trwało. No nic, tam chyba jeszcze ktoś łazi, więc sobie ucieknę. I pójdziemy po prostu do celu głównego. Będzie prościej. Teraz potem, jak już sobie widzimy jakieś lokacje, widzimy na przykład tak, że tu jest przeszkoda, która wymaga wytrychu. Także tak to wygląda. Nie musiałem tego oznaczać, bo mamy znacznik też na radarze, na górze ekranu, więc wszystko to jest raczej... proste i intuicyjne, jeżeli chodzi o eksplorację. Zmarnowałem tylko, kurczę, 6 pocisków. Co nie jest zbyt dobre. Aha, jeszcze tak a propos, szybko wam tylko pokażę, że możemy sobie budować też jakby na polu bitwy rzeczy. Modyfikatory środowiska są ciekawe, bo one w jakiś sposób wpływają na to, co się może dziać w świecie. Na przykład jest taka postać, czarny stalker, nie będę za dużo o niej mówić, bo to spoilery, ale możemy opóźniać pojawianie się tej postaci na przykład. Możemy też budować sobie stację do budowania amunicji, w świecie gry normalnie, jeżeli mamy oczywiście zasoby, żeby to zrobić, więc jest tu taki ewidentnie, są tu elementy survivalu, to nie jest strzelanka normalna. Kiedy się da, najlepiej, przynajmniej ja tak sądzę, unikać w ogóle starć z żołnierzami czy coś takiego. Oczywiście, jeżeli ktoś pilnuje akurat, nie wiem, zasobów, które musimy podnieść, no to trudno tutaj unikać walki. Jezu, ale ciemno. Natomiast często po prostu bardziej się opłaca nie walczyć, niż walczyć. Więc to też jest specyficzna produkcja. Więc no, nie jest to metro, tak? Na przykład. Jest tu dużo elementów takich właśnie, że musimy sobie radzić, tworzyć przedmioty, dbać o to, co już stworzymy. I właśnie potem mamy całe to zarządzanie naszym zespołem,
ludzi, którzy nam pomagają w misjach. Może się zacznijmy skradać. Okej, czyli mamy tu taką frakcję NAR i oni też szukają, tutaj widzę tego kolesia, zdrajcy. O, spokojnie. Chyba jest ich dwóch? A możemy przecież zeskanować chyba. Chociaż nie. My ich wierzliwo poprosili swalić, a oni сопротивляются. Ty прав. Я бы сам сюда не совался, но платят тут получше, чем в армии. Похоже, они ищут этого таинственного парня. О! Идут в мою сторону, кстати. Więc... No, na szczęście się udało. Było ich tylko dwóch, więc jakby mogłem sobie na to pozwolić. Samego karabinka nie weźmiemy, oczywiście, ale... Dobra. I teraz tylko wystarczy znaleźć pana zdrajcę, więc... Halo, panie zdrajcu, gdzie pan jest? Pójdź pan ze mną. Zasil moją drużynę. Podejrzewam, że tak to się skończy. Tu mam jakiś... O! Siemano. Szybko poszło. Hej! Hej, nie strzelaj! Ja bezoružen! Ruki podniesz, żeby ja widział. Okej, okay, czyli widzicie, też mamy wybory. Mamy wybory związane z gameplayem, jakby z fabułą, tak jakby. I one mają też wpływ na to, co się będzie później działo, tak? Bo jeżeli go wypuszczę, to faktycznie potem on może pobiec do tej wrogiej frakcji i mnie sprzedać. Także... No cóż, mamy teraz dwa wybory. Nie będziemy ryzykować. Dobrze, że nie marnował amunicji chociaż. Cóż, może to nie było zbyt... Tylko bułeczkę miał przy sobie, nic ciekawego. Achievement, hura. No, zadanie wykonane i wróci. Można jeszcze teraz tak, mogę jeszcze wrócić na górę. Punkt umiejętności. Mogę wrócić na powierzchnię i mogę po prostu, wiecie, poeksplorować całą tą mapkę, pozbierać zasoby. Ale na potrzeby materiału po prostu już wrócę, no bo widzieliście, jak ta eksploracja wygląda. I można po prostu więcej zwiedzać, tak? To, że zakończyłem misję, nie znaczy, że muszę wracać. Ale jak chcę wrócić, to wystarczy, że po prostu wyposażę ten portal gun, tak go nazwijmy, i go użyję. I tyle. No, misja zakończona powodzeniem. Potem wyskakuje mi, co zdobyłem. Też mamy Oliwiera, który już wrócił do swojej misji. Potem ważny jest przydział żywności, tak? Damy Oliwierowi trochę więcej, żeby tam miał, wiecie, bo to wpływa oczywiście na samopoczucie postaci i tak dalej, więc warto dbać o swoich żołnierzy. A niestety nie będę mógł chyba, no widzicie, mam mało bułek. Czy to chlebków? To jest chlebek chyba. Mam tylko dwa. Więc nie mogę dać mu dwóch, bo potem będzie na mnie za mało, więc damy sobie po normalnej racji żywnościowej i muszę już, teraz już wiem, tak, na następnej misji muszę się skupić na przeszukaniu całego terenu, żeby zdobyć jedzenie po prostu. Więc o to też trzeba dbać. To jest taki aspekt prawie jak w tym mieliśmy w This War of Mine troszeczkę. Więc tak to wygląda właśnie. I potem mamy, często mamy jakieś tam przerwy na dialogi i tak dalej. Na budowanie. Teraz mamy się zająć jeszcze czymś innym tutaj, bo ta gra nam też pokazuje cele cały czas, a wszystko to robimy po to, żeby zebrać drużynę i potem z tą drużyną wyruszymy do elektrowni, żeby tam taką główniejszą misję fabularną, powiedzmy, wykonać, więc tak właśnie wygląda Chernobylite. Ładna gra, swoją drogą, tak przy okazji. Jest już dostępna na Steamie, wyszła w końcu z Early Accessu, więc dajcie znać, czy w ogóle pamiętaliście, że powstaje, czy jesteście zainteresowani, jak wam się podoba taka formuła rozgrywki. To by było na tyle ode mnie, natomiast i do zobaczenia w kolejnych materiałach.